Dziękuję. Podobnie jak dziewczyny, nie wiedziałam, czy wychodzić, ale przypomniało mi się, Alinka Wieja zawsze mówiła, bój się i rób, także stoję tutaj. Tak jak dziewczyny wspomniały, nazywam się Justyna Bury i 2 lata temu właśnie na konferencji kobiet pod tytułem Sięgając po więcej mówiłam między innymi o tym, że razem z mężem jesteśmy w trakcie kursu na rodzinę zastępczą. Ukończyliśmy ten kurs i aktualnie od 9 miesięcy mieszka z nami 3-letni chłopiec. Nasza rodzina liczy obecnie 5 osób, mąż i ja, naszych 2 biologicznych synów, 8 i 10 lat oraz właśnie nasz 3-latek, dla którego jesteśmy rodziną zastępczą. Stoję tutaj przed wami z kilku powodów. Temat tegorocznej konferencji to jest pełnia życia i właśnie tak się czuję, czuję się właśnie w takim miejscu pełni życia. 2 lata temu miałam takie uczucie, że jeżeli nie pójdziemy w tym kierunku, w kierunku rodziny zastępczej, będę gdzieś obok mojego powołania, nie w centrum, ale gdzieś obok. Czułam takie, ja to nazywam takie przynaglenie, żeby iść w tym kierunku. Bałam się, oczywiście bałam się tego, ale jednocześnie bałam się nie spróbować, bałam się w to nie wejść. I też wierzyłam, modliliśmy się o to z mężem, że to Pan Bóg dla nas przygotował i dlatego wiedziałam, że musimy spróbować, nie ma innej możliwości. Krótko chciałabym wam teraz opowiedzieć, jak to się stało, że właśnie nasz 3-latek zamieszkał z nami. Zanim do nas trafił, mieliśmy 2 telefony z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeden telefon dotyczył 2 dzieci starszych od naszych chłopców i kolejny telefon był odnośnie 3 dzieci młodszych od naszych chłopców. I wcześniej, zanim te telefony się pojawiły, ustaliliśmy z mężem, że zdecydujemy się na 1 dziecko na początek, młodsze od naszych, tak nam doradzali na kursie. No i tu czy chłopiec, czy dziewczynka, żeśmy się zastanawiali, ale moi chłopcy podjęli decyzję za nas, bo stwierdzili, że przecież po nich mamy ubrania dla chłopca, no to wiadomo, nie ma innej opcji, to musi być chłopiec. Zadzwonił telefon po raz 3. Pamiętam, że byłam wtedy w pracy i telefon właśnie dotyczył, telefon z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczył właśnie chłopca, młodszego od naszych synów. I też pokrótce pani tam opowiedziała sytuację jego rodziny. I powiem wam, że po tym telefonie rozpłakałam się, ponieważ z jednej strony no wszystko się zgadzało, a z drugiej strony jak usłyszałam o sytuacji rodziny, to troszkę się przeraziłam, czy my jako początkująca rodzina zastępcza, czy my na pewno damy radę. Powiedziałam też pani tam z PCPR-u, że z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, taki skrót, że potrzebujemy, że muszę to skonsultować z mężem i potrzebujemy około 2 dni, żeby po prostu podjąć decyzję. I pamiętam jeszcze w pracy, mówiłam mojej przyjaciółce Kasi, że naprawdę muszę chyba mieć od Pana Boga jakiś znak z nieba, nie wiem, myślałam, że może jak pojadę do domu samochodem, zobaczę napis na niebie z imieniem tego chłopca, żeby wiedzieć, że to na pewno jest dla nas. Przyjechałam do domu, żadnego znaku na niebie nie było, natomiast właśnie zaraz powiedziałam wszystko mojemu mężowi, o tym telefonie, o te wszystkie szczegóły i mąż mówi na to, no i co, zgodziłaś się? Ja mówię, ale jak? Powiedziałam, że muszę to skonsultować z tobą i że damy odpowiedź za 2 dni, że musimy to przemyśleć. A mój mąż mówi na to, no ale przecież czekaliśmy na telefon. Także ja czekałam na znak z nieba, a Pan Bóg przemówił przez mojego męża. Także chwała Panu Bogu też za naszych mężów. 10 dni później został przywieziony do nas chłopiec. Nie widzieliśmy go wcześniej. Pamiętam, to było ogromne napięcie, emocje w tym dniu, kiedy miał do nas przyjechać. Ja uklękłam na kolana i powiedziałam, Panie Jezu, ufam Tobie. Chłopiec okazał się zdrowy, śliczny, szybko się zaaklimatyzował. To, że mamy swoich 2 chłopców, to bardzo pomogło w tym, że po prostu chłopcy praktycznie cały czas się bawili i nasz najmłodszy nie miał czasu na myślenie. Powiem wam, że czuję się spełniona w tej roli, ubłogosławiona, obdarowana z góry właśnie tym chłopcem i czuję, że jestem w centrum Bożego powołania dla mojego życia, dla życia naszej rodziny. I tu nie chodzi o to, że nie mamy wyzwań, bo wyzwania zawsze się pojawiają, ale czujemy, że Pan Bóg po prostu przeprowadza nas przez wszystko. Kolejny powód, dla którego tutaj stoję,
Miesiąc temu mieliśmy znowu telefon z PCPR-u, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dwulatki dziewczynki i trzylatka chłopiec. I musieliśmy odmówić z ciężkim sercem, ale musieliśmy odmówić, ponieważ na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przyjąć kolejnego dziecka. W przyszłości tak, ale chcemy, żeby to wszystko po prostu na spokojnie u nas, chcemy się do tego na spokojnie przygotowywać. Ale tak myślałam sobie, co ja mogę zrobić. Oczywiście pomodliłam się za te dzieci, żeby trafiły do dobrych domów, ale też sobie pomyślałam, że mogę opowiedzieć naszą historię i mogę zachęcić do tego. Jeżeli to porusza serce, czyjeś, któreś serce z was tutaj, drogie panie, zachęcam, aby iść w tym kierunku, w kierunku swojego powołania. Ja już przed ślubem pamiętam, miałam takie myśli, że chciałabym mieć dwójkę swoich dzieci, trzecie adoptować. Pamiętam, że zawsze jak oglądałam w telewizji, nie wiem, słyszałam o domach dziecka, bardzo to poruszało moje serce. Moim marzeniem jest, aby nie było domów dziecka, aby dzieci wychowywały się w rodzinach. Jeżeli to również porusza twoje serce, módl się o to i proś o Boże prowadzenie. Moja bliska znajoma ma 5 dzieci w rodzinie zastępczej. Oprócz tego ma jeszcze swoje dzieci. I ona kiedyś bardzo mnie zmotywowała do działania. Powiedziała: Justyna, życie jest po to, aby kochać. Dlatego, drogie panie, życzę wam, abyście były pełne życia dzięki wypełnianiu Bożego powołania. Tego wyjątkowego powołania, dla którego Pan Bóg was, mnie stworzył. Niech was Pan Bóg błogosławi. Życie jest po to, aby kochać. Dziękuję.